Hola! Cześć, witajcie. Tak powinienem się dzisiaj przywitać, zaczynając dzisiejszy odcinek, sprawdzając dla Was restaurację po kuchennych rewolucjach, te, które za chwilę właśnie zobaczycie w telewizji. Jesteśmy znowuż w restauracji, którą Magda Gessler przygotowała dla Was, a Wy już za momencik zobaczycie odcinek w telewizji. Więc tak naprawdę powinienem się dzisiaj przywitać. Buenos dias z Wami z Białogardu, z racji tego, że jestem w restauracji po kuchennych rewolucjach. Jest tutaj restauracja Mama Ole, bistro Mama Ole. Magda zostawiła kuchnię hiszpańską, więc jakie smaki w kuchni hiszpańskiej zostaniemy, co ciekawego przygotowała. Ja za chwilę Wam opowiem, żebyście mogli spokojnie obejrzeć odcinek w TVN-ie i zobaczycie w tym momencie też moją relację z tego miejsca, bistro Ole. Ciekawe, co takiego zostaniemy. Czy kuchnia hiszpańska faktycznie w tym miejscu będzie? Co za smaki hiszpańskie możemy zastać w takim miasteczku jak Białogard? Jestem bardzo, bardzo ciekawy. No ale cóż, zobaczymy, co będzie. Także jak widzicie tutaj, tu za mną bistro Ole. Spróbujmy, zobaczmy, co zostaniemy. Chodźcie, zapraszam Was do środka, a nuż będzie smak prawdziwej Hiszpanii. Idźmy na ucztę hiszpańską. No, jesteśmy w restauracji, jak widzicie tutaj paprykowo. Restauracyjnie, lokalik jest niewielki, tak wygląda. Chyba nie chcę tutaj pokazywać po osobach. Ściana cała w papryce. W menu Magdy Gessler mamy przystawkę, czyli tortilla de patatas. Oto skarżucha pomidorowa Magdy Gessler z chorizo oraz pierś kaczki, da adresa de sparfait oraz takie dania obiadowe. Na pewno nie ma tortilli, to już wiemy, więc tego Wam nie popróbuję, nie powiem Wam, jak smakuje. Dania są takie w kuchni polskiej. Mamy danie dnia, obiad dnia za 30 zł, jest zupa i drugie danie. No co zostaniemy i co będzie, także zobaczymy, co i jak. Tak to wygląda. Przystawki Magdy Gessler nie ma, więc zaczynamy zupą z chorizo. Zobaczymy, co w tej zupie dostaniemy ciekawego. Madziu, co ty zostawiłaś tutaj? Główne danie Magdy, czyli pierś kaczki podawane z sosem morelą z pyzą faszerowaną kaczką, długo wyczekane, bo wszyscy byli obsłużeni dookoła, ale dobre. Na razie ładnie pachnie, ładnie to wygląda, co będzie smakiem, zobaczymy. No, cena uważam też jest mocna za to danie, bo 65 zł, gdzie jesteśmy pod koniec września 2023, no to cena wysoka. No, dlatego, ja wiem, że to jest kaczka, ale długo, no, może się obroni smakiem. No my wychodzimy już w tym momencie z bistra Mama Ole po niby hiszpańskim jedzeniu. Czy tu jest smak hiszpański? Ja go powiem szczerze, nie czułem. To jest bistro, tak, zresztą pani właścicielka na koniec powiedziała, troszeczkę oburzona, że są kuchnią polską, tu nie ma żadnej kuchni hiszpańskiej, więc to miejsce, które tu za sobą zostawiam, no, dla mnie ma niewiele wspólnego z kuchnią hiszpańską, także powiem szczerze tak, jest tutaj bar mleczny, można powiedzieć, z daniami takimi polskimi, regionalnymi. Dużo dań jest wydawanych w zestawach abonamentowych, w zestawach dnia. Na tym żyją. No fajnie, w tym momencie restauracja się utrzymuje. Niech się utrzymuje, oczywiście, niech sobie radzi w każdą jedną stronę. Ale do Hiszpanii jest jeszcze naprawdę daleko, daleko. Więc zajrzyjcie sami, zobaczcie, co Magda zostawiła. Ja przystawki, tak Wam na początku filmu mówiłem, nie dostałem. Pani właścicielka na koniec rozmowy stwierdziła, że ta przystawka, te patatas były. Kelnerka powiedziała, że nie było. Na kuchni się dowiedziała, pełne zamieszanie. Coś tu jeszcze nie gra, coś tu jest jeszcze nie tak dla mnie, więc zostawmy, mówię, to miejsce, zostawmy Białogard, niech sobie radzą. Zajrzyjcie, ja nie mówię oczywiście na nie. Zaglądajcie, sprawdźcie sami, jak wyglądają te smaki.
No cóż, ja lecę dalej w Polskę, no i widać, że nie zawsze, nawet jeżeli Magda pochwali, choć jeszcze odcinka też nie obejrzałem oczywiście, także nie wiem, jak tam będzie dokładnie wyglądało. Nie wiem, czy Magda pochwali, czy nie, ale dla mnie te smaki nie do końca są takie, jak powinny tutaj być. Także jest dużo się dzieje, ale niedużo zawsze smacznego. Trzymajcie się dobrego, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, żebym mógł dalej podróżować i pokazywać wam te miejsca, także trzymajcie się dobrego, jadę dalej. My dalej w trasie. Jak widzicie, jesteśmy na ulicy Parasolek w Połczynie Zdroju, ale jeszcze mamy podskryptą odnośnie bistro, które w Białogardzie właśnie minęliśmy, bo jeszcze parę rzeczy wam zapomniałem powiedzieć i nasunąć. Na koniec rozmawialiśmy z panią właścicielką, która tak naprawdę stwierdziła, że bistro Mama Ole nie jest bistrem związanym z kuchnią hiszpańską, tak naprawdę oni są tylko kuchnią polską z akcentami kuchni hiszpańskiej. Okej, ja tam mówię, za bardzo dań hiszpańskich nie znalazłem, ale to, co naprawdę mnie zdziwiło w tej restauracji, w tym bistro tak naprawdę, to całe podejście. My byliśmy tam o godzinie 12.04, o godzinie 12.00 restauracja zaczęła działać, ale osoby, które w tym bistro pracowały, kilka osób, poza właścicielami, właściciele siedzieli w ogródku na zewnątrz, zajęci byli wydawaniem dań abonamentowych, dań dla ludzi, którzy przychodzili z menażkami i wszystkimi innymi rzeczami, więc trochę czułem się zbędny, powiem szczerze, w tej restauracji i trochę taki przeszkadzający, więc uważam, że to też nie zagrało bardzo w tej restauracji. A dania nawet, które dostaliśmy, tak jak barszcz czerwony z prażuchami, dla mnie prażuchy to są ziemniaki, które są gotowane, a potem zaparzane mąką. My tak naprawdę dostaliśmy zwykłe ziemniaki, które były gdzieś tam nałożone z Bemaja czy z innego garka, bo były lekko ciepłe, nawet nie były gorące. I te same ziemniaki potem, bo one były bez soli, mało doprawione, i te same ziemniaki potem znalazły się w medalionach. Tak naprawdę ktoś z tych ziemniaków zrobił a la kotleta ziemniaczanego i go po prostu dosmażył lekko. Zresztą co widać na załączonych zdjęciach, że one są lekko usmażone tylko. Więc tam coś do końca mówię nie gra i tak naprawdę powiem szczerze, trochę się czułem zbędny w tym miejscu. Ja nie potrzebuję jakiegoś ospieszenia czerwonych dywanów, broń Boże, bo to nie na tym polega. Ale czułem trochę, że zaczynam przeszkadzać tej restauracji i w tym momencie wydawanie innych dań jest ważniejsze niż obsługa gości restauracyjnych. No fajnie, że zarabiają na daniach tych podstawowych, że mają ludzi na zestawy obiadowe, bo obiad dnia kosztuje 30 zł zupa z daniem, ale albo robimy restaurację, albo robimy bistro, albo po coś ta kuchnia hiszpańska jest zrobiona, żeby to miało ręce i nogi, żeby to miało sens. Jeżeli to wspólnie nie gra, to też nie do końca to gra. To jest takie moje jeszcze małe wytłumaczenie tego, co zastaliśmy na miejscu, dlaczego tak naprawdę nie do końca tam było tak. Oczywiście, mówię, próbujcie, smakujcie, znajdźcie swoje smaki, zajeźdźcie tam, zajedźcie, spróbujcie, ocencie, zostawcie komentarze u mnie, jak wam tam smakowało. No ja mam swoją opinię, swoje zdanie, swoje subiektywne zdanie na ten temat, zostawiam wam. Także, cóż, powodzenia życzę, zaglądajcie. Niech się dzieje. Tak, oglądajcie do Białogardu. A ja jadę dalej w Polskę. Dzięki Bogu są jeszcze inne miejsca w Polsce, gdzie można zjeść. Trzymajcie się i dobrego życzę.